2015 roku w sprawie budżetu gminy Ogrodniki Śląskie na 2015 rok. Punkt 4. Informacje przewodniczącej rady. Punkt 5. Interpelacje, zapytania, wnioski. Rozpoczynamy dzisiejszą sesję. Przystępujemy do punktu 2. Informacje publiczne. Szanowni Państwo, na specjalnej sesji takiego punktu nie musi być, natomiast, że tak powiem, służby mi podpisały. Moje pytanie jest takie, no bo mieliśmy kilka dni temu sesję. Czy chcecie, żebym Wam teraz powiedział, co się działo w tych paru dniach, czy to wszystko do tego nie. Czyli, dobra, czyli to Wam powiem wszystko, że powiem o sesji tej właściwej. Natomiast chcę Wam krótko powiedzieć, jest taki dokument, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodniki Śląskie, który, jak powiem, powstaje. Już mówię, po co on jest. Żeby skorzystać z regionalnego programu operacyjnego, z części tej właśnie tak zwanej niskiej emisji, gdzie są różne projekty, my też tam będziemy swoje składać, musimy zrobić taki plan, bo to jest podstawa, żeby w ogóle sięgnąć po te środki. My z niskiej emisji, tylko pokrótce powiem, będziemy startować jako gmina na modernizację kina, OSIR-u, szkoły podstawowej nr 2 i szkoły w podstawowej w Osolinie. Daj mi powiedzieć po kolei. No, Agnieszka już powiedziała, czyli te trzy park and drive przy stacjach kolejowych w naszej gminie i ewentualnie też ścieżka rowerowa. Zobaczymy, czy się załapiemy. Oczywiście też mogą wystartować wszystkie inne podmioty, które działają, podmioty fizyczne nawet, na terenie naszej gminy, gdzie będą mogły złożyć swoją ofertę z tej niskiej emisji. W związku z tym też trwają konsultacje. Dzisiaj też takowe były. Było kilka osób, gdzie można zgłaszać swoje uwagi. Wcześniej zostało to rozesłane do około 2000 firm, podmiotów i osób fizycznych, tak? Oczywiście też były ogłoszenia rekomendialne. Kiedy to było, pamiętasz? To był przełom sierpnia, września zeszłego roku. Pisma zostały wysłane, ale można było cały czas... No i przyszły różne zwrotki do tego i te tematy są, że tak powiem, to, co mniej więcej widział się, że będzie chciało z tej niskiej emisji skorzystać ze środków unijnych, tutaj wpisywał. My mamy najprawdopodobniej 15 z twórcami tego projektu planu spotkanie. 15 mieszka najprawdopodobniej będzie w przyszłą środę. Wszystkie inne gminy robią to samodzielnie. My mamy to szczęście raczej, że robimy wspólnie dla całego ZIT-u jest to robione. Oczywiście każdy ma swoją tam część. Strategia dotyczy jakby nas wszystkich 15 gmin. Natomiast każda gmina ma tam swoje właściwe dla swojego terenu propozycje i tak dalej. Tak? Co my jeszcze powinniśmy dzisiaj tutaj Państwu przedstawić w związku z tym, co dzisiaj było? Konsultacje trwają tydzień, w związku z tym radni powinni się zapoznać z treścią i... Tak, chcemy to zrobić, tak? Bo znaczy one trwają tydzień jeszcze, bo takie są terminy. No to jest moment, kiedy należy... Dobrze by było tak, żebyście Państwo, jak ktoś jeszcze nie sięgnął, ten dokument jest do ściągnięcia i do pobrania cały czas z naszej strony internetowej. Na BIP jest, tak? Tak. Znaczy nie na BIP, ale na Google. Jakbyście mieli jakieś... Proszę przesłać kolejami radnych. Tak, właśnie. Jeszcze tylko, żebyśmy uściślili. Mamy tydzień, czyli... Do 16 jest trwa udział społeczeństwa. Tu jak będą jakieś poprawki, firma ma wówczas około 10 dni na nałożenie tych poprawek. I następnie będzie udział udział społeczeństwa, który będzie trwał 21 dni. No, w efekcie końcowym ten dokument jako rada będziemy przyjmować, tak? Czyli to gdzieś prawdopodobnie koniec sierpnia, koniec wakacji, początek września. Gdzieś koło września. Pewnie trzeba będzie ten dokument przyjąć, także prosiłbym, żebyście się zapoznali. My to spotkanie zrobiliśmy z twórcami w przyszłym tygodniu, bo mamy też wiele pytań i chcemy się spotkać i porozmawiać. To będzie otwarte spotkanie, także ja mogę Wam wszystkim po prostu na maila wysłać, o której to godzinie będzie. Przypuszczam, to będzie niestety godzina pracy ta firma przyjąć. A damy informacje, bo nie ma żadnego problemu, żebyście też przyszli ewentualnie swoje pytania do tego zadania. Na razie jest niestalone jeszcze, wiadomo. Wstępnie 15. A to jutro będziemy wiedzieć i roześlemy do wszystkich. Także proszę sekretariat, żeby pamiętać, żeby jak będzie informacja o Moniki, żeby to rozesłać wszystkim radnym, okej? Okay?
To ja tylko dodam od siebie, bo tak szybko, bardzo szybko, 15 minut przedłączyłam ten dokument, który został wczoraj zawieszony, to dzisiaj sobie go wydrukowałam przed konsultacjami, na których były trzy osoby, ja i dwie jeszcze inne, tłumy straszne. Jest to wysoce niedoskonały dokument, ma bardzo dużo wad i może być konfliktogenny. W związku z tym proszę, żebyście Państwo z nim się bardzo dobrze, że tak powiem, zapoznali i swoje uwagi, propozycje wnosili, no bo konsultacje nad dokumentem mają to, że mają swój początek i koniec, jak się nie wykorzysta tego okresu, to się jakby przyjmuje, że wszystkim się ten dokument podoba. Więc proszę, popatrzcie na ten dokument krytycznym okiem. Gmina również to samo robi, bo tak samo jak ja, panu przed później ode mnie. Tak to jest, jeżeli jest to robione, bo gdyby to powstawało wewnątrz gminy, to jest wada tego, że robi nam to ZIP, gdyby powstawało wewnątrz gminy, to wówczas jakby aktywność przy tworzeniu dokumentu byłaby cały czas na bieżąco i więcej mielibyśmy informacji. Na przykład tu dostaliśmy coś, nad czym mamy tydzień czasu, żeby się mieszkańcy opowiedzieli, czy się podoba, czy nie. No a my za chwilę będziemy musieli to uchwalić i z tego zrobić prawo miejscowe. Tak? I moja pierwsza i podstawowa uwaga, że w wielu przypadkach przy określanych zadaniach może dojść do konfliktu między miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a drugim planem, znaczy drugim dokumentem, który powstanie, czyli tym planem gospodarki niskoemisyjnej. I co wtedy? Tak? Bo w planie jednym mówi, że myśli, że nie wolno takiej inwestycji robić, a tutaj drugim, że jest to wskazana inwestycja, wręcz nawet wskazująca, że taki czy taki podmiot ma to realizować. Więc też gminna komisja urbanistyczna, panie burmistrzu, powinna cały ten dokument pod kątem zgodności z planem zagospodarowania zaopiniować, tak, w ramach tego tygodnia konsultacji. Ja bym, panie przewodniczący, takiego czarnego obrazu tego planu też nie robił, bo nie za bardzo czarno wzbudził nasze jakieś pytania. Takie część pytań dosłownie w ciągu godziny wstępne informacje uzyskaliśmy. Chodziło o to, że tam są podane pewne przedsięwzięcia, ale pewne firmy podały przedsięwzięcia, które wpisywały się w strategię niskiej emisji, a które niekoniecznie chcielibyśmy w gminie widzieć. Ale to pismo nas zobowiązuje do tego, żeby... Nie, teraz właśnie nie wiedzieliśmy. I teraz też jesteśmy już, nie wiem, godzinę temu po konsultacjach z Wrocławiem i oni też nie chcą tego, żeby to było zapisane wprost jako element, kartka po kartce w tej strategii, tylko żeby to był załącznik ewentualnych przedsięwzięć, które na te 2000 zaproszeń i ogólnego zaproszenia odpowiedziały różne instytucje, osoby, firmy. Wiesz? Jak ta nieszczęsna zgazowywalka, co miała być, tak? Jak ta nieszczęsna zgazowywalka. Na przykład Kocia, tak, nie? No. I wiecie, i teraz tak, tego tak odpowiedź z tego, co Monika mi przed chwilą przekazała, bo już też z twórcami rozmawiała, jednak Wrocław będzie chciał w kierunku, żeby to też był załącznik, a nie integralny taki element w prostej strategii. A z drugiej strony jednak warunkiem jakby dopuszczającym te rzeczy na przyszłość będzie i tak nasz plan miejscowy zagospodarowany. Czyli jak zrobiliśmy, nie wiem, stop wiatraką, stop spalarnią, to i tak to nie przejdzie. Nie? Ale to będziemy jeszcze z twórcami na ten... To były największe nasze zastrzeżenia, że nam ktoś za unijne pieniądze nie zrobił czegoś, czego my tu nie chcemy. Czyli w ramach konsultacji no. Pierwsze, że trzeba by zadania wyjąć osób zastąpić. No to tylko o to chodziło, największe kontrowersje nasze. Dobrze, panie burmistrzu, przystępujemy w takim razie do drugiego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 15 Rady Miejskiego Wójta w sprawie budżetu gminy Olkiny Śląskiej. Pani Sadzik, proszę szybciutko. W sprawie zmiany pierwotnej uchwały z 30 stycznia bieżącego roku zwiększamy tam dochody o kwotę 362 499 do kwoty 65 122. 923,75. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększamy plan wydatków tą samą kwotą na 73 298 923,85 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznikiem nr 3 i załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznik nr 4. W wyniku dokonanych zmian planu plan budżetu ulega zmianie i wynosi plan dochodu 65 122 923,75, z tego dochody bieżące 52 243 887,76, a dochody majątkowe się 12 879 114,95. Plan wydatków
kwocie 73 298 923 75. Wydatki bieżące 5806 2576 i wydatki majątkowe 20 492 717,99. Deficyt budżetu jest ze zmian, czyli 8 176, przychody 8 252, a rozchody 76 tysięcy. Proszę powiedzieć, czego dotyczą tylko te zmiany? O jakich przedsięwzięciach mówimy i dlaczego nazwijmy w dzisiejszych sesji? Taka sytuacja, że po stronie zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 362 499. To jest kwota sumy dwóch faktur. To są zadania, które... To są zadania niewykasających, wydatków niewykasających. Tak, które nie upłynęły z 2014 roku. To trzeba było wydatkować do 30 czerwca. Niestety nie zapłaciliśmy de facto i mamy 7 dni zgodnie z uchwałą ustawą o finansach publicznych. Mamy 7 dni, żeby móc zapłacić tę fakturę. Czyli dzisiaj jest ostateczny termin, żeby zapłacić te faktury. Te faktury są płatne do, że one nie ulega, one są płatne do 17 lipca, więc to nie, że termin płatności nas po prostu przyspiesza, tylko że właśnie to, że nie wydatkowaliśmy pieniędzy terminie. Środki niewygasające, oprócz, znaczy ich termin upływa 30 czerwca, natomiast jest 7-dniowa prolongata na zapłacenie zobowiązań, tak? Czyli dzisiaj jest jakby ostatni dzień, kiedy zobowiązania z środkami niewygasami można zapłacić. One po prostu wpłynęły do wspólnego worka do budżetu i teraz trzeba je znowu wyciągnąć, dać na zadanie inwestycyjne, żeby móc zapłacić te dwie faktury. Dotyczy ścieżek rowerowych projektów, a już Państwo mówi, dlaczego to nie zostało zgodnie z terminami do 30 zapłacone, bo mieliśmy po prostu środki na koniec bieżące. Druga zmiana. To jest 20 tysięcy. Mieliśmy zadanie w planie inwestycyjnym 20 tysięcy dla SPP-u. Po czym dowiedzieliśmy się, że SPP-u złożyło wniosek do Wojewódzkiej Komendy OSP na zakup mundurowania, a oni mieli po prostu na zakup sprzętu. No i na wydatkach majątkowych, tak. A to są wydatki bieżące, nie chodzi o zmianę klasyfikacji. Dziękuję bardzo. Mi się tak nie zmienia, tylko jest przerzucanie. Otwieram dyskusję. Proszę. Mogę. Bo tak szybko mówimy, ale to nie jest zupełnie tak. Jeśli w danym roku budżetowym nie wyda się pieniędzy, to one. To trzeba wtedy podjąć uchwałę, że te niewydane są niewygasające. I wtedy mówiliście Państwo, mieliście prawo przez te pół roku wydać na to, co było, no, ja powiem, spokojnie. Taka uchwała nie została, te pieniądze nie zostały wydane i teraz one wpadły do budżetu, jak właśnie Pani powiedziała. I teraz jest właściwością Rady, żeby te pieniądze na coś przeznaczyć. I Państwo pierwszą rzecz, tak rozumiem, przeznaczacie na, czy przeznaczamy na to, co nie zostało zapłacone, czyli na ścieżkę rowerową, tak? Czy na? Nie, ścieżki rowerowe, na ścieżki rowerowe projektowane, za projekt. Jasne, tak? Dobra, to byłem w błędzie. A drugie 360 tysięcy ośrodki kultury, co to jest? Nie, to te same pieniądze. To jest sama turystyka, czyli to ścieżki rowerowe. Okej, okej, okej. Przepraszam. Czy ta sama rzecz jest jasna? Zresztą jest jasna. No okej. To jest to, co mnie tak strasznie, muszę wybaczyć, bolało, że wydajemy tyle set tysięcy złotych na coś, co być może nigdy nie będziemy mieli swojej działania. Ale to już był też kontrakt podpisany chyba jeszcze przedtem, z dwa lata temu. Zobowiązanie nasze. Bo gdzie to była kolejka maszkotowa? No to już jest. Niech mi ktoś powie, no, czy kiedykolwiek no. Będzie ścieżka z tego projektu? Nie wiem. No i to gdzie to była kolejka maszkotowa? Nie. Panie radny, tytuł ma nazwę szlakiem kolejki wąskotorowej, bo geneza tego projektu zaczynała się w Miliczu, w Krzemnicy i w Prusicach, tak? My do tego projektu się dołączyliśmy, jego nazwa ma w tytule, natomiast nie jest tak, że ścieżka rowerowa pokrywa się trasą po terenie kolejowym. Dokładnie
po jakim trasie jest, to jest kompletna dokumentacja, która w tej chwili leży. Czekam na bardzo duże przedsięwzięcie w skali województwa, gdzie beneficjentami jest i województwo, i samorządy gminy, które weszły do tego projektu, i powiaty. I jeśli uda się skutecznie, że tak powiem, zamówiować o duże środki finansowe na duże przedsięwzięcie, będziemy się martwili naszym wkładem własnym w wysokości 15% tego przedsięwzięcia. I tyle aż tyle. 360 tysięcy. Sam projekt. Dobra. Znaczy, że o tym mówimy, to ja też swoje 3 grosze wrzucę. Poszło tak wszyscy nagle, bo modne te ścieżki są, tak? No i okej, okay, te ścieżki trzeba robić, bo sami rowerami jeździmy i wiemy, że często są sytuacje takie, szczególnie gdzieś wzdłuż dróg tych mocniej uczęszczanych, wojewódzkich, czy nawet powiatowych, czy też gminnych, że jest niebezpiecznie, ale gro tych dróg przebiega przez tereny leśne, łąkowe i tak dalej. I moje trochę takie budzi sprzeciw inwestowania w tego typu infrastrukturę. Dlaczego? Oczywiście to będzie pięknie, ładnie, będzie 2 metry szerokości, asfaltu. W niektórych miejscach, słuchajcie, podbudowa jest taka, że jest podciężarowe samochody. To takie były wymogi, bo jest na przykład po drodze wyjazd z pola i musi przejechać konem. Bo musi przejechać lasę, dały wymogi, bo musi wjechać dłużyca, która wywozi dębinę na przykład, strasznie ciężko. Tak? I w wielu miejscach te ścieżki rowerowe naprawdę będą miały podbudowę porządnych dróg, naprawdę. Niektóre drogi, które publiczne dzisiaj mamy, nie mają takiej podbudowy. To oczywiście niesie ze sobą potężne koszty. I też cały czas się zastanawiam, czy w skali, jak to ma być, no, powiedzmy tutaj w północy Wrocławia, w sumie może z 200 km takich trać, czy to jest sens naprawdę ładować takie pieniądze. Ja całe życie jeździłem rowerem po drogach leśnych i to nie przeszkadzało. Lasy pobudowały piękne drogi, autostrady leśne, tak, gdzie też super się jeździ. Przyładować jeszcze publiczne pieniądze, to no zobaczymy, czy w ogóle nas będzie stać, tak? Kwestia jest, panie burmistrzu, tego rodzaju, że czasami dwie pieczenie na jednym ogniu można obiec, tak? Bo na przykład my mało robimy dróg specjalnych, dróg transportu rolnego, bo kiedyś tam gmina je robiła, ale od jakiegoś czasu nie pamiętam, czy gmina Obornik była beneficjentem w tych projektach dróg transportu rolnego. Tu przy okazji projektu unijnego z znacznie większym, że tak powiem, wsparciem finansowym również będzie można wykonać odcinki dróg na obszarach wiejskich, tam gdzie one też są potrzebne, bo to nie jest tak, że skoro w tej dokumentacji jakby było wskazanie, żeby tą szerokość odpowiednio podbudować, to znaczy, że tamten coś jeździ, tak? Dzisiaj jest tam gruntówka, a będzie droga transportu rolnego, tak jak to w cywilizowanym świecie się dzieje. No to, gdziekolwiek wyjedzie kawałek, to widzi, że obok drogi, batu, dla nas też, my walczymy o drogę do Wrocławia, ale jeśli by się tych spowalniaczy, tych ciągniki, transport rolny, który po drodze wojewódzkiej jeździ między wioskami, wyprowadziło równoległy pas ten drogowy, to się też zwiększy przepustowość na drodze, drodze wojewódzkiej, po której jeżdżą samochody osobowe, więc to też nie do końca. Trzeba byłoby się inaczej zastanowić, czy akurat te lokalizacje, które są wskazane, dadzą nam wartość tak zwaną dodaną, że faktycznie doprowadzą do segregacji ruchu tego rolnego od ruchu normalnego kołowego, tak? Bo jak jedzie tam 100 samochodów za ciągnikiem, no to któryś w końcu wyskoczy i różnie to się kończy. Mieliśmy też świadomość, że większość tych dróg przebiega w lasach, gdzie nikt nie będzie miał prawa też podjechać, jak te drogi już rower, o co chodzi. No to trzeba o to zadbać. No, ale słuchajcie, to decyzje zostały podjęte kiedy, dzisiaj musimy zapłacić zobowiązanie, a czy przystąpimy, czy wygramy konkurs na ścieżki, to jest, czy będzie nas stać, to jest kwestia, tam, ja mam jeszcze pytanie, lokalizacja, jest to, ponieważ tam były różne robione etapy, natomiast też to, co teraz przyszło, to dotyczy tylko Oborniki Uraz, czy jeszcze czegoś? Nie, to jest. Jaki to jest zakres? Został wyłączony tylko zakres dotyczący dróg wojewódzkich. To tam jest 1,5 km, a reszta jest wszystko zaplanowane. Tak, ale Basia pyta, w którym kierunku. Lokalizacja. Czy to będzie Krzebnica, czy to będzie Wołów, czy to będzie Wrocław? Na Krzebnicę nie jedziemy, bo Krzebnica nie chciała z nami łączyć. Czyli to będzie Wołów, ewentualnie Wrocław.
Na pewno w kierunku poradzi. Na naszym terenie to jest. Na pewno Unikina chciała się z nami łączyć przez 50 km ścieżek rowerowych. To jest bardzo duży obszar objęty, generalnie cała gmina. Ja nie pamiętam, czy to jest 50 km. Tak, w kierunku Prusi, tak, w kierunku Prusi, z kierunku Miękini przez Uraz. W kierunku Trzebnicy mamy, to no, jest generalnie w kierunku. No wiem, że jest ten, że, wiem, że jest ten problem. Wiem, że jest ten problem, że nie mamy połączeń z innymi elementami, na razie w ogóle nie są zaprojektowane. Brzeźnie mają, kończymy, później się kończą z Brzeźnie Dużym. Wiem, że Trzebnica nie chciała w naszym kierunku robić, mieliśmy się spotkać i razem to zrobić, powiedzieli, że nie są nie w pierwszej fazie. Tak słyszałem. No tylko dochodzimy tak naprawdę do Odry z Miękinią przez przeprawę, przez Odrę mamy takie połączenie, takie planowane. I później można doprojektować jeszcze z Urasu w kierunku Widawy, bo tam będzie miał Wrocław. No tak, jeszcze na Wrocław też wracają, już rozmawiałem. I Wrocław chce, żebyśmy wspólnie to, tą przeprawę finansowali. Znaczy, z głową też takiego połączenia fizycznego. Było jakieś spotkanie konsultacji. Pamiętam, że mowa akurat był z Koły, że później byśmy tutaj. Darek bardzo, tak, Darek się łączył. Nasze gminy się połączyły. Zgadza się, Darek chce się łączyć, ale on robi, że tak powiem, swoje wojny. Bardziej jest porozumienia tego wszystkiego, do którego nasza gmina 3 lata temu zapraszaliśmy, w ogóle wspólnie przystąpiła. Informacje, gdzie będziecie mieli dokładną analizę tych materiałów, które do tej pory zostały zgromadzone. I jeżeli ktoś z Państwa będzie mógł w tym czasie, praca nie będzie kolidowała, bardzo prosimy, żebyście Państwo przyszli na to spotkanie, żeby jeszcze można było porozmawiać. Tak, to jest 14 na pewno, za tydzień we wtorek, ja dokładnie, chyba to będzie albo 12, albo chyba 12. Ale w biurze pełnomocnika na parkowej? Nie. U nas będzie w urzędzie, jest zapisane, bo już pani Dominika, która jest jakby koordynatorem tego całego projektu, już podała informację, że będzie w urzędzie, będzie u nas w urzędzie w sali 12. Jeśli nie będzie mogła być w sali 12, bo tam mamy w tej chwili pana kontrolera z NIK-u, to będziemy tutaj na sali USC. Krótko chciał Państwu powiedzieć tak, bo też różne rzeczy, gdzieś tam ktoś dada kątki z dokonami, żebyście wiedzieli. Jesteśmy wczoraj po rozstrzygnięciu konkursu na pełnomocnika do spraw zależnie. Pełnomocnik miał 3 oferty złożone. Oferta została odrzucona przez przyczyn formalnych, gdzie komisja przyznała
chyba trzy dwie paczki, tak? I najlepsze papiery, że tak powiem, najlepiej wykazała się pani Marta Wolikowska i pani Magda zostawię w moim do spraw rozwiązania problemów alkoholowych. I tak jeszcze jeden temat chciałem dopowiedzieć, jeżeli chodzi o tą sprawę z tym wysiedleniem tego mieszkania, to mam wiem, że to już na tysiące. To jest sprawa już, tak powiem, na ukończeniu. Załatwiliśmy ten temat, państwo już są. Częściowo wypoczęciowo są na rzeczy, budynek jest kończony już tam dla nich w Kolejninowie i tu na szczęście to niebezpieczeństwo już oddaliliśmy. To jest na 100% już, tak? Dzięki sprawnej, czy wasza pani burmistrzu, sprawnej pomocy naszej pani mecenas. To też prawda. Tak, tak. Słuchajcie, jeszcze dodam, że niestety no, niezbyt ciekawie mimo wszystko wygląda dalej ta sprawa, o której mówiłem wam, prawie 2 milionów tej realizacji. Może być potężny problem jednak i małe szanse teraz są na normalnie. Będziemy musieli z budżetu gdzieś te pieniądze znaleźć, bo jak wiecie, no, to są prawie wykonane. Mówimy o tym stawie, tak? Stawie, czyli. Stawie, jeżeli ktoś kupuje. Ale tak już ogólnie idzie dalej jeszcze, rury jeszcze dalej. No, chodzi o tą część deszczową. Retencyjną. Zamykam sesję.